Cześć, z tej strony Mirek oraz kolejny odcinek, już ósmy z serii Alien Rage. Zapraszam Was serdecznie do oglądania gameplaya i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. We'll have to find an alternate route to the docking tower. Stand by. Schematics are all in Vorus since they were the ones handling manufacturing. No nie, znowu ten cholerny pogląd z tą latarką. Ja tego nie lubię. Co się dzieje? Double trouble! Tylko poruszając się mogę spokojnie strzelać. To jest duży plus, jeśli chodzi o snajperkę. Przyzwyczajenia z Counter-Strike'a są takie, że zawsze po wystrzale powinno się chwilę poczekać, aż się broń stabilizuje, a tutaj tego nie ma. Pomoże troszkę. Found bonus! Rusty piece of shit. Just do a manual override from the console. Save your explosives. Okay. Dobra, pora podmienić chyba broń, która i tak już mi się nie przyda. Mamy więcej. Lubię snajperkę, no niestety pociski się kończą zazwyczaj za szybko, więc trudno, trzeba będzie się przerzucić na shotguna. Found my mouse hole yet? That mothership is damn well impenetrable from what I can see. Mailing yourself in a box is about the only thing I can think of right now. I knew this guy once. He used to hide himself under a cardboard box and walk around the base. Dude used to hit us, man. True story. Keep looking. Docking stabilizer's our main goal for now. Jezus Maria, sorry. Pistol streak. Pistol streak. Chcę się podleczyć. Zdecydowanie się podleczyć. Wojo robak. Piciu miciu. Coś gdzieś. Kolby. Nie. Nope. Nowy ten klub. Dobra. Czy tu nie przyjdziemy? Na co by mogło wskazywać otwarta przestrzeń? To aha, i tak nie przyda mi się, bo to muszę przytrzymać. Dobra. Ty się śpieszysz. Kurka. Kurka.
5 headshots. Jeszcze się, poczekaj. Ty, to nawet ma to zuma. To ma zuma. A co się stało z tą krwią? Dobra, tam nie przejdziemy. Ej, oddaj, nie, zrzutowałem. Wróć. Audio noty by się przydały jakieś, jakiekolwiek, proszę, audio notes. Patrzcie jaki zoom. Czujecie zoom? No, ja czuję, widzicie ta różnica? Są osoby, które robiły fiksy do tej gry. Nie wyglądają tak źle. Piku, piku i jedziemy. To czy w to, kto się otworzy? To bulgotanie jest dziwne. Coście zrobili? Kurno, normalnie nie jest tylko zabić. Ale nie, jestem lepszy. Dopóki nie strzelacie do mnie, nie będę was zabijał. Sądy się za mnie rozprawią. Wahaha. Cisza. No to całkiem znacznie. Znowu pierwszą rzecz, przez którą da się przeskoczyć chyba w tej grze. Ja pierdziu, tabelka. Jest to tyle wysoko skacze, że jestem w stanie przez nią przeskoczyć. Bo przejść nie przejdę. Blokuję się. Ale przeskoczę. Ha! Super, nie? Co dziwnego nosi się z tej twojej rany. Dobra. Audio node jakiś. Bite. Chociaż jeden. No. Dodajmy się. Nie. Nie, to nie, spadać. Prawdopodobnie bez. Łoprzed mnie i mnie wykorzystał od tyłu jak... nie powiem co. Ugh!
Macie. Też wykorzystam specjalne moce. Będę odpierkać 10 na jednego banda łysego. Czekajcie, czyli żeby sprawdzić najpierw całą lokację, to muszę zejść na dół i tam sprawdzić, co się dzieje. Damy! Mega kill! Double trouble! Kurka. Triple kill! Double kill! Jezu, ratusz jak porąbany. Nie. Dobra, musimy to inaczej rozwiązać, bo widzę, że się podebrać czy nie da. 5 secondary fire kills. Ten explosion kills. Dobra. Dalej mam pewnie tyle, co matka napodziła. Jezus Maria, no ale nie mam dobrej tego, żadnej dobrej próby. Pistol streak. Dobra, a teraz oddawajcie to, co kurczę wydropiliście, bo normalnie nie mam z czego strzelać. Jest to wybitnie irytujące, kiedy musisz rozwalać takich frajerów jak wy z pomocą pistoletu. Found bonus. Dobra, kurka, no bonusów ci dostatek, ale audio nota, nope, nope, nie dowiesz się, co się dzieje w tej grze, nie. Masz nie wiedzieć po prostu. Masz się bujać w frajerze. Kurka wodna. O, mogę? Mogę. Dzięki. Przyda się. Czekaj, już idę, no. Fuck you! Chcę poczekać.
No, nie wiedziałem, co strzelam. Ale z założenia to, co za mną, to już jest martwe, więc strzelam do przodu po prostu. Dobra, tu byłem. Nie, dobra, wróć, że byłem. Każdy gnat, który ma więcej amunicji niż to, co normalnie nasze, jest fajne. Ustawianie takich bloka tylko po to, żeby gracz musiał obejść naokoło. Fajnie, naprawdę miło i fajnie. No, jakiś odnot, coś gdzieś tutaj, u kogoś, jakiś w pokoiku zapisany będzie. Nie, nie Mirku. Nie Mirku, frajesz się. O, one. I started these logs as a way to pass the time, but now it looks like they're going to be evidence in a courtroom. I overheard Peyton talking to his second in command. Son of a bitch is preparing to launch several strike teams to board the Vorus recon frigates in less than 10 hours. Progress has been slow since Kartka sabotaged half the lab. I blamed a critical chain reaction during an experiment. And now Peyton thinks he's losing points big time back home thanks to the setback. So he's just going to take the weapons instead. He's mad. I have to stop this. But his men have encrypted the uplink with UE Council beyond my clearance level. And Kartka has gone off somewhere yesterday and hasn't got back since. Clock's ticking. There's only one solution that I can think of. And it won't be pretty. Mam zły feeling about this. Przerwa techniczna.
Dobra, wracamy do gry. Musieliśmy troszkę wyklarować sytuację z kilkoma przeciwnikami, ale się udało dosyć ładnie rakietnicy, naprawdę przy tych ilościach wybuchów i prędkości pochodzenia z tym z obronią, to jest naprawdę jakoś strasznie przydatne według mnie. Może nie ogarniam. Na pewno nie ogarniam tej gry, ale... Swoją głowę. Przepraszam. Nerwica. I did it. I've spoken with the Forest Warriors. They were anxious at first, but when I played Peyton's conversation, it's like they froze where they stood. Not 2 hours later, every last member of Vor's personnel was recalled to the mothership. Except for Karka. She showed up in my quarters with a bottle of liquor. We're still talking about someone who can go for days on end on digestible chemical compounds. Said there was no more place for her in Boris society. By deciding to hide our deception, she disgraced herself and was stripped of rank and position. And it's all my fault. She says she doesn't hold it against me, and now we all make the gravest of mistakes, and we refuse to see we've long passed the point of no return. And then collapsed. She's sleeping now. I look up at the silent mothership in low orbit. I just swap one bloodshed for another. No cóż. Tak czy inaczej. Podkablowałaś. I bo Rosjanie zrobili nam bibep. Czy dobrze, czy źle? Nie wiem. Wiem na pewno jedno. Dzięki temu mam tutaj imprezę. Mogę się trochę pobawić. Więc suma summarum. Nie jest tak tragiczny. Fajnie wygląda to. Trochę inny, ale odcina się zdecydowanie od reszty wózków i tych podobnych obiektów tutaj istniejących, no ale nieważne, lecimy dalej. Dobrze idę? Tutaj? Bo tutaj. Tutaj. Cios. No amunicji nie mam. Zostało mi trochę takich śmieci. No jak żyć, panie premierze? No jak żyć? Nie ma żadnej broni, którą można by normalnie użyć. No przynajmniej tamten przeżył dzięki temu. Jakiś plus tym wszystkim jest. Yeah.
już kurna, wszędzie są takie skrzynki, które się wali, żeby nie przeszło. Dobra, przynajmniej zostawiam sobie trochę amunicji. Kabel. Dobra, i tak teraz do tego więc. Co to się wypiło? Dziwny odgłos. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest dziwnie i raczej bug. Dobra, idziemy. Punkt kontrolny. No, się tam chyba zbugowało z dźwiękami na tamtym lewego. Całkiem fajny design. Chciałbym sobie obudowę taką kupić. Sorry. Tak, bliższy z shotgunem na blisko odległość do tych. Kurka, no właśnie o to chodzi. Granie z tych broniami na krótki dystans, które wymagają, mają duży range obrażeń albo krótki range zadawanych punktów obrażeń, no to jest samobójstwo. Sami widzicie, jak to się kończy. Generalnie wpadasz w grupę 3-4 i giniesz jak ostatnia szmata. Ciergana po podłodze. Warto było. Te rozmycie na ekranie są momentami troszkę utrudniające grę, ale wygląda z drugiej strony fajnie. Nie wiem właśnie co wybrać. Czy narzekanie, że przeszkadzają, czy chwalenie, że wizualnie to wygląda jako tako. Dobra, lecimy. Ups. Słyszałem jakiegoś brzydkiego.
Ja to lubię takich biegających. Podlatują ciche, trzeba ci poniekąd za darmo oferują. Fajnie, fajnie. Mi się podoba. No i właśnie. Muszę sporo uciekać do przeciwnika, żeby go rozwalić z takiej broni. I co z tego? I to z tego, że koleś podlatuje i ginę razem z nim. Not fun at all. That all of them? Nope. I have multiple signatures coming in. Where? Nie, martw się, teraz się dowiemy. Oh. Jest... Bugs you can't step on. What a nightmare. Już tyle, stypnie. Ile wody jeszcze tam jest? No ja. Wreszcie. You're on track to the next airlock. There's an elevator you need to get on. Idę, do której muszę wejść. Spoko. No były takie lokacje, żeby sobie przejść gdzieś, żeby sobie grać poeksplorował i co? I nie ma audionauta! Żadnego! Kurde! Czemu? Dlaczego? Dlaczego? Kurde! Spieprzyłem. Sorry. Normalnie cywil chyba by drugi spieprzał, a tam jakiś taki widzę bojowy. Śmierci się nie boję. Eerie, huh? Bit late for a climactic horror moment, isn't it? Zgadzam się z tą opinią. Dobra, zobaczymy. Oho. 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 Yeah, payoff's probably more sweepers under the floor panels. Or hunter drones behind the blast door. Even better. Toasters make larger targets. Używam słowa mocy. Gin. Słowo mocy, po prostu gin. Jak to by? I ładnego. Trouble, trouble. Trouble, bubble. My friend. My friend, next my friend. My flying friends. Flying friends. Przekręciłem. Jak to? A, full, dobra. Aż się zdziwiłem, myślałem, że... I see the elevator. Where will it take me? Closer to the surface. You're shitting me. This ain't no moon landing, Iris. Don't worry, you're a pretty little jarhead. I found a spacesuit you'll like. Ooh, skafander dla mnie. Dziękuję. Jest różowy? Stupid computer.
Bryku, bryku, lecimy, lecimy na dół. 2,522,000 punktów. Czekaj, to znaleźć na powierzchni? Myślałem, że moim zadaniem w tej chwili jest ucieczka, czyli nie ucieczka, zniszczenie tych niszczycieli. Gubię się. Po prostu się gubię. O kurde. Both barrels. Getting beefy on the numbers, man. Yeah, they sure want to hit us hard. Any closer to finding out what ticked them off? I'm starting to make heads and tails out of it. And it ain't looking pretty. My report to SecCom won't be either. It's starting to make sense. Gotta keep looking for those logs. Kurde, on mówi o jakichś nagraniach, o jakiejś informacji fabularnej, o której ja, kurde, nie mam zielonego pojęcia. To jest troszkę not fun at all. No gdzie? Skąd? Tu jesteś, mistrzu. Odlat! Skończyła mi się amunicja. Znaczy nie amunicja. Przegrzałem się. Dobra. Lecimy. Bane hopy i do przodu. Tiku, tiku, piku, piku. Jakiś audiolog? Nie, oczywiście nie. Po co ci? To już rakietnica, nie. Nie, rakietnica mówiłem. Mówiłem moje zdanie rakietnicy. Rakietnica mówiłem stanowczo nie. Seeing a large open area, docking bay of sorts. Welcome change of scenery. Hold on, obstruction detected. Terrific. What kind? Aha. Jak rozumiem, poczekam jak zobaczę. Poczekam i dowiem się jak zobaczę, a nie dopiero jak coś mi ten komputer powie. No właśnie. Tak też sądziłem. Wielki boss w postaci łapy. Tak? Dobrze myślę? Nie. Fajnie. Super. Ręka, która potrafi się przetransformować od razu. Super. You wanna play rough? Let's play rough. Play rough. Mech bojowy A. A, 19. Miałem dosyć fajnego cuta i co z tego? Marines call it the big toaster. As a pair of surface to air launchers can really cause a mess. They shouldn't be effective at ground level. If by effective you mean accurate, not so much. Apparently a software glitch makes them go berserk and fire off salvos right and left. That's why the Vorus never bothered to do anything about it. That big trash can's effective in its own right. No dobrze, że się kurczę nie dostanę, nie kończę swojego drogu, to można sobie latać. Dowoli. O, zlikował. A co to jest? Czekaj, czekaj. Co to za upgrade'y mu robicie? Czekaj, jak to zepsuć? No spłonę to już, serio.
wyrażające. No cholera jasna, no nie mówcie, że tej łapy nie da się tak naprawdę. Super, fajnie, dzięki. Super. Jest super, jest super, więc zostać super. Nie super, nie super. O! What? What? Czemu? Faulty wiring will do that. Troszkę sfailowało trochę na tej animacji, ale w każdym razie pokonałem tego bossa, z czego jestem bardzo rad. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie oglądać więcej odcinków z serii Alien Rage, zapraszam serdecznie do kolejnych materiałów. Do zobaczenia.